Rozumiem, nowy sponsor. Witamy drugiego dnia. Tak wszyscy. Drugiego dnia Mistrzostw Polski. Jesteśmy tu z panem dyrektorem. On krzyczy na wszystkich. Jestem dyrektorem. No, ja wiem, kto tu jest dyrektorem. Łukasz jest dyrektorem. Dobrze, to drugim dyrektorem, tym nieformalnym dyrektorem. On tu krzyczy na wszystkich, trzyma tu wszystkich za taśmą. Stoją wszyscy na baczność, a stoją na starcie młodzicy. Rano byli mastersi, amatorzy, ale nas nie było, więc nie będzie relacji. Niewiele się działo. Niewiele się działo? Wygrali faworyci? Ja nawet nie wiem. Czekamy. Peleton. Ale tutaj. O, widzisz? Nie. I mamy czołówkę już. Mocno się grupa rozciągnęła. Dawaj, do przodu, dawaj, opaj! Ale się to rozciągnęło. Co ten Adam? Kurde, leżał. Uwaga! Uwaga! Adaś, jakiś pech straszny. O nie! Jakaś kraksa. O nie! Kamera śledząca naszych dwóch asów, ale olej! Nie odpuszczamy Adama! Na takim wspomagaczu! Adam, przypominam, jakiś upadek po starcie. Hop, Adam, gonimy, bliziutko są, ogień! Opa, Olek, nie odpuszczamy tego! No jeszcze będzie jedna pełna runda, jak przyjadą, więc jeszcze jest szansa, żeby odrobić parę pozycji. A tak w ogóle, ciekawe, czy macie wprawne oko. Zobaczymy. Nic nie mówię. Tutaj są sekcje zabawowe dla dzieci. Tak jak na góralach. Zobaczcie. Także widzicie, bez kolizji z wyścigami na dużej rundzie. Zabawa dla dzieci na płycie. Bardzo fajna. Tutaj leży, ale nie płacze. Nie płacze. Gitara, dawaj. Dobrze. O tak, kopuka do góry. Nieważne jaki sprzęt, trzeba próbować. Opa, daj, super, przechodzisz. Hop, już jest 20, ale ogień. Hop, super. Dawaj, Adaś, 26 jesteś, dawaj. Adam piekielnie odrabia, tam wyjeżdżali razem. Ale nie, to ta grupa to była sporo przed nimi. Hop, Olek, ale trzymamy tempo, trzymamy. Hop, ciśnij to, ciśnij, hopie. Gaz. Przy okazji zapraszamy na fanpage Bart Bober Fotografia. Tak, ja zapraszam. Wbijajcie, lajkujcie. Jedziesz. Patryk, jest to Patryk. Hop, Janek! Oba, też przedzierasz się, super, ale ogień! Hop! Dawaj, Patryk! Jedziesz, dawaj i ogień do góry! Biegnij, dawaj! Ciekaj, Adam! Hop, bliziutko są! Ciśnij! Hop! Adam, jedziemy! Hop! Tam taśma była.
No ale nie ma. No to właśnie. Bo tak nie ma, to się jedzie. Ze słupka ktoś ściągnął. Ale może, nie wiem, to nie wiem. No, to przecież tam jest znacznie lepiej zaraz. Opa, trzymaj. Hop, 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 dobrze, dajesz. Hop, 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 hop. O, bliziutko, trzymaj to, trzymaj. Chłopaki inną taktykę przyjęli. Od początku biegli. Dawaj. Po skrócie. Dawaj, hopa i biegnij do końca. Hopa. No co to jest? Nie bój się. Ja nie chcę, ja się boję. No. Opadaś! Super, odrabiasz! Gaz! Hop, jeszcze do końca pół rundy, ogień! Jedziemy do największego pechowca tego wyścigu. Adam, co się wydarzyło? Opowiadaj. Szybko. Leżałem na jeden na ciebie. No to wiemy, że leżałeś, ale jak to się wydarzyło? Jeden mi zajechał. Ale tak, tam jakoś na ten. I co ci się tu urwało? To. Aj, kurde. No ale wjechało się chyba dobrze, co? No, widać było, że jest moc. No szkoda, no ale co poradzić, no. Za rok się odgryziesz. W juniorach młodszych. Jak tam dziewczyny? Teraz? Dam radę tu na tym? Tak. Chyba, że poczekasz chwilę, a nie, no to nie dam rady, bo Oleg mi gdzieś zaginął. A, jest tam. No dobra, jedźcie, tylko uważaj na górze, nie? No, w sensie, no, na górze. Tu. Tędy. Tu możecie. Tak, ale chodzi o to, żeby później. To spokojnie, tak, uciekajcie. Jest i Oleg. Oleg, jak tam? Ciężko, ale i dobrze. Dobrze? Jak porównasz do ostatnich twoich wyścigów? Lepiej, gorzej? Dużo lepiej. No i pięknie, bardzo dobrze. Żółwik. Dobrze. A tu Marycha. O, i od razu pogratulujemy zwycięzczyni. Tak. Przy okazji. Widzą nas. Jak było? Dobrze. No wygrałam, to dobrze. Jest druga. Gratulacje. Powiedzieliśmy, że będą to mistrzostwa. No. Mówiliśmy. No, bo jesteśmy słowni. No. My też obserwujemy. A pana nie znamy. A nie znamy. No, brawo. Pięknie. Finisz o brąz. Finisz trzecie mi tutaj. O, tam dziewczyny się ujechały. Morderczy finisz. On bleje, ej. Napisz się. Żyje. Będzie żyć. To hitem, co tu się wydarzyło. No, ale to jest stałe piękno tego, do końca. No ale przecież jak momentak sędzia cię tu nie weźmie i nie zatrzyma siłą, to jedziesz. No lepiej zrobić rundę więcej i trening. Przecież w trakcie by ci ktoś powiedział, że już koniec wyścigu, no dokładnie. Niż nie dojechać. Gratulacje. Trzecie miejsce na kwestię Karolina. Darek coś skomentuje, powie coś Darek, dobrego. Darek coś dobrego powiesz w końcu? Nie. Nie. Czemu nie pierwsza? Dobry finisz, było powiedziane. Jest dobry, jest pozytyw. Dobry finisz. Tak, jest pochwała. Wygrał. No. Co tu się dzieje? Potrenujemy finisza, będzie trzecie. A mama kadry co robi na wyścigu młodzików? Na
wyścigu młodzików i na wyścigu, że jako startuje mój zawodnik, także... O, proszę, bardzo ładnie. Pierwszy. Trzeba kibicować. No jak? No jak? Cieszymy się, że jesteś z nami. Witamy nową twarz. Dołączam do tatusiów kolarstwa, nie wiem jak to bardzo nazywa. Dobrze, bardzo dobrze. Trzeba nam takich ludzi. Jak? No nie? Na jutro? Nie wiem, no. Ale wszystko w porządku, w sensie. Zdrowotnie, technicznie, mentalnie. Technicznie nie, no chciałoby się latać na tej trasie, a cały czas... Ale nie ma gdzie. Wszystko jest, no. Padać. Czy nie wiem, jakie opony mam wybrać? No, dobre masz, tylko ciśnienie jakieś takie strasznie duże. Na szosie byłaś? Na szosie byłaś. Wszystko jasne. To o, Michał w międzyczasie nie przyjechał. Pokazuj, nie pokazuj, nie pokazuj tych opon, nie? A, dobra, dobra, nie widzieli, tam zamaskujemy. Konkurencja ogląda. No, dobrze. O, dziewczyny tam jadą? A, bo wy macie z połówką. Tak. Czyli wy najpierw jedziecie tam. No, słuchaj, to na drugim kółku musi tam być pierwszy. No, a najlepiej na ostatnim. Tak szczerze mówiąc, że nie muszę sobie sprawdzić przerzutkę, bo coś nie ten. No, sprawdź. Tylko po to, ale mnie zagaduje. No właśnie, no to tak jest właśnie. Tak tam. Po zakończeniu zawodów czas na oficjalny trening jeszcze. Tędy będzie? Tak, dzisiaj też było cały dzień. To po co ja tędy jadę? No właśnie, nie wiem. Tak, dzisiaj cały dzień tędy jeździli normalnie i ci co nie wiedzieli, to się zdziwili trochę. No ale to wiesz, w takim wypadku to nie ma sensu racji bytu. No nie ma. Liczyli na to, że przeschnie do końca i wtedy to zamkną. No Piotr to i tam tędy pojedzie. Piotr mnie tu próbuje coś hejtować, że niby ciężki jestem. Wcale nie. Lekko puszysty. Oj tam grubie, walczy z nadwagą. Tak. Po prostu mam duże zapasy. Jestem bogaty w zasoby energetyczne. Tak. Jak ja jestem prepersem. Ewidentnie. No i to jest jeden z najcięższych podjazdów. Fajnie, że przeschło, to przynajmniej elektrykiem da się jechać, bo wczoraj to nie było takie oczywiste. Na dzisiaj fajnie trzyma. I chyba najlepszy warunek z możliwych, taki mocno techniczny, bo śliski, ale jednak trzymający. Jesteśmy na górze. Witam, witam. Hej. Fajnie by było, jakby tak chciało być jutro na wyścigi, takie warunki. No jest naprawdę wymagające, ale bez przesady. Hej. I zakręty, zobaczymy w jakim stanie jest nawierzchnia. Tak trzymam kamerkę w dwóch palcach, a trzecim hamuję. Serdecznie. Nie no, dzisiaj to jest bajera bardzo. Mówię, najlepszy z możliwych, nie kurzy się. Jest takie sklejone, lekko wilgotne. O, piękny bardzo. Tak. Trochę na ryzyku, ale udało mu się. Puść, dobra. Przeszłoby. Oczywiście na dropa musiałem kamerę schować do kieszeni, ale ja poleciałem dropem, a Maciek objazdem i wyszło na zero, więc ten drop sens ma żaden, a jednak dużo ludzi tam dobijało, a to rozcinało opony, a to spadało na przód. Więc w wyścigowych warunkach na zmęczeniu raczej drobiec do mijania. No chyba, że ktoś czuje się na tyle bardzo pewnie. Bo oczywiście ja nie mówię, że drobiec niemożliwy do zrobienia. Jest trudny, a na zmęczeniu podwójnie trudny. No zaraz nie zmanetowałem i elektryk, boję się, że zerwie łańcuch i muszę zmanetować. Przerwa. Ruszył, poszedł. Jedzie. Pójdzie po szerokim. Poszło po szerokim, a teraz po krótkim. Ale poszło na dół. Poszedłem na dół, na gorszą linię. Bardziej wymagającą do końca. W tych warunkach, jak widać. A jednak. Widzicie, to jest tak na elektryku. Jedziesz, wszystko fajnie. Ty odejmujesz mocy, no bo widzisz, że korzenie, a elektryk dokłada i puu! I stoisz. No i kończymy dzisiejszy dzień. Tak. Jedziemy do bazy, wszyscy się pakują. Szukałem jednego gościa, a go nie znalazłem finalnie, ale nieważne.
Może jutro go znajdę? Ile ludzi. Tam dekoracje trwają. Drugiego dnia. A to dekoracje dzieciaków, tych, których pokazywałem. A to cały padok. O. I do bazy. Cicho, bo się nagrywa. Ja już wiem, o czym to jest rozmowa, ja już wiem. No i co się żalisz? Co się żalisz? Ja nic nie żaliła się, prawda? Nie, ja dopiero za tu przyjechałam. Zawierta! To jest gorąco. Jedzie druga. Cicho, nie mówię ten, że mu obgadywałyście. Adam. Przybij piątkę. Rówika, chociaż ty. O, widzisz, uciekł. Ty też możesz. No dobra, nie robię zbliżenia. Mama obcięła specjalnie, żeby być lżejsza, nie? Nie, właśnie zapuszczam sobie jeszcze długie. Nie, bo zawsze miałam krótkie, no nie? Jak dziewczyny po trasie? Spoko. Lepiej? Zaskoczycie go? Nie. Nie jest lepiej. My sprawdzaliśmy to, prawda? Maciek potwierdzi. Ja jechałem dropem, a on dookoła. I tak samo wyjechaliśmy. A tutaj tyle osób. Nie, no nie daj, bo tu musisz zwolnić, bo tak to cię wysadzi. Jak ty chcesz mieć mało powietrza, żeby się dobrze po korzenie jechało, to na dropie potem możesz dobić. Albo niech przez popala. No, albo niech pada ciągle, albo niech będzie sucho, ale to nie, bo on jest... O, wyjechał ten. Wariacik. Patrz go. Chcesz się ścigać? Stawaj do walki. Dawaj na świartkę. A i skończyło się rumakowanie. Dawaj! Bart się relaksuje. Ćwiczy wjazd na metę. No to kończymy dzisiejszy dzień. Olek pojechał, Adam został sam. Żegnaj wszystkich. Zaproś na jutro. Co jutro? Wyścigi elity kobiet. I mężczyzn, juniorów, juniorów młodszych, juniorek młodszych. Kaśka, pomachaj. Żegnamy. Zapraszamy na jutro.